Panie i panowie posłowie, gdzie są granice waszej nienawiści w stosunku do kobiet? Zabrałyście kobietom prawo do macierzyństwa, zabierając in vitro finansowane z budżetu państwa. Zabraliście antykoncepcję awaryjną bez recepty z pobudek czysto ideologicznych. Zabraliście kobietom w dramatycznych sytuacjach prawo do usunięcia ciężko uszkodzonego płodu. Także skazujecie je na obserwację cierpienia umierających dzieci. I teraz po raz kolejny chcecie zabrać coś kobietom. Tak, być może nie przegłosujecie tego projektu, ale tylko dlatego, że zbliżają się wybory i wiecie, że kobiety by się przy urnach zemściły za to. Ale chciałam zapewnić, że nadejdzie kres tego łajdactwa i kobiety w Polsce będą miały bezpieczną, legalną aborcję. My do tego doprowadzimy.